Tegoroczne rozdanie to w całym województwie blisko 233 miliony złotych na 150 inwestycji drogowych. Za te pieniądze drogowcy wybudują lub wyremontują prawie 200 km tras. Najwyższe dofinansowania otrzymały powiaty Pilski, Złotowski i Czarnkowsko-Trzcianecki, razem ponad 8 milionów złotych. Widać, że tych wniosków zawsze jest bardzo dużo i samorządy bardzo chętnie korzystają z tych funduszy. Każdy ze starostów, burmistrzów, wójtów wie, jakie drogi są najbardziej potrzebne. Zdaniem samorządowców lokalne drogi są w fatalnym stanie. Trasy są niedoinwestowane, a infrastruktura przestarzała. Nie pomaga także ruch ciężarówek skierowany na mniej uczęszczane drogi. To powoduje ich niszczenie, stąd duże potrzeby samorządów. Na te pieniądze czekamy, cieszymy się, że ten urobek z podatków do nas z powrotem wraca, szkoda, że w takiej małej ilości. Ja nie wiem, co będzie po przetargu, przetargi nie wychodzą wcale atrakcyjnie dla samorządów. Oprócz powiatów pieniądze dostały też gminy. Do Budzynia trafi 600 tysięcy złotych, a drugie tyle do Zakrzewa. 1 000 000 złotych na remont ulicy Witosa dostał także samorząd w Krajence.